Aż huczy od plotek o rozstaniu Katarzyny Bosackiej z mężem. Mamy komentarz dziennikarki TVN. Informacja o rzekomym rozstaniu dziennikarki Katarzyny Bosackiej i jej męża, Marcina Bosackiego, obiegła dziś media. Przez lata tworzyli bardzo zgrane i kochające się małżeństwo. Jak podał serwis Plejada, senator Koalicji Obywatelskiej miał jakiś czas temu opuścić dom. Udało nam się skontaktować z dziennikarką. Zobaczcie, co nam powiedziała. Katarzyna Bosacka to jedna z najpopularniejszych dziennikarek TVN. Przez lata widzowie pokochali ją za program Wiem, co jem i Wiem, co kupuję, gdzie edukowała Polaków, jak zdrowo żyć i jak czytać zawiłe etykiety produktów spożywczych. Jakiś czas temu zrobiło się o niej głośno w kontekście prowadzenia programu Dzień Dobry TVN. Prywatnie związana z senatorem KO Marcinem Bosackim, z którym wzięła ślub 26 lat temu. Teraz media obiegła zaskakująca informacja o jej małżeństwie. Według doniesień małżeństwo miało się rozejść. Nam udało się skontaktować z dziennikarką. Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki rozstali się? Mamy komentarz Gwiazdy TVN. W środowe popołudnie serwis Plejada podał, że małżeństwo dziennikarki TVN i senatora Koalicji Obywatelskiej może lada moment się zakończyć. Od tamtego czasu w mediach aż huczy o ich rozstaniu. Skontaktowaliśmy się z dziennikarką w celu uzyskania komentarza. Nie chcę tego komentować. Nie chcę tego w mediach wałkować, usłyszeliśmy krótko od Katarzyny Bosackiej, kiedy zapytaliśmy, czy to prawda, że rozstała się z mężem.